jak mawiał kiedyś Jonasz Kofta, tylko wzruszenie nie pozwala nam państwa chwycić za gardło. To tak też. Powie, to powie. Tak. No, dlatego jestem szefem, prawda? Na duży przypomina mi się, jak to na rynku dwie papugi facet sprzedał. I tak ktoś tam podchodzi i mówi, ta papuga to ile? 100 zł. No dobrze, a co ona umie? No wszystko umie, no. Powtarza, dowcipy powtarza, wszystko to, co się mówi w domu, powtarza. Tańczyć umie, śpiewać umie. O, dobra. A ta druga kosztuje 500 zł. Panie, to co ona umie? Nic, ale to jest kierownik artystyczny tej pierwszej. Może potem porozmawiamy, mogę ja powiedzieć o takim małym dowcipem. Jak się nazywa taka pani, co uczy religii? Katechetka, bo ja mam swoje lata. No co? 87. Ile? 87. Pomyliłeś się o rok. 88. Nie, niżej. Taka katechetka pyta Jasia, Jasiu, powiedz mi, kiedy umarł Jezus? Jasiu wstaje, mówię, nie wiem. Matkę zawołaj do szkoły, mama przychodzi. Pani wie, że Jasiu mówi, kiedy Jezus umarł? No wie pani, mówi, mama, no wie pani, my mieszkamy za lasem, tam, pani na ucho i pani się niech nie ma, takie zadupie jest, wie pani. Nawet listonosz nie przychodzi do nas, myśmy nawet nie wiedzieli, że Jezus był chory. Do szkoły, to pani przychodzi tuż po dzwonku w trzeciej klasie, a tu chłopcy przerzucają Playboya. No i jeden taki, najbardziej rozgorączkowany, tam trzyma w rynku, nie daje inny, tak. Jasiu, co to jest? Playboy w trzeciej klasie? Ja chcę twoją matkę zobaczyć! A on mówi, proszę bardzo, strona 46. Ja tak wychodzę i sobie nad jeździł upał, tak jak facet, tu samochody jeżdżą szybko, a on tak stoi przy tym, na tym rancie, ja mówię, on tak się trzyma za oko, mówię, co się panu stało, widzę, że krew się leje, mówię, niech pan powie, może pogotowie, może coś, niech pan, on mi powie, że ja widzę, że na żyłce oko dynta. Niech pan powie, co się stało, jak to kurde, ale mi się kichło. Spartańska skromność dla mężczyzny jest ozdobą. Filozof Schopenhauer tak rzekł. Czy któryś tam? Ale jak sobie tak wspomnę, to zazdroszczę, że ja skromny jestem sam. Ja nie zazdraszczam się, nie wspinam nad poziom. Ja nie zazdraszczam się z innymi, co do mieć. Niech inny, proszę, hoduje w swym domu. A ja bym wolał tylko fartelach i śleć. Ja może też bym chciał jeść, podpuszczać pasa. Ubrać się Hirschfeld, jeść sałatkę z ananasa. No ale trudno. Trzeba to życie brać, żeby wiedzieć, czy mnie stać. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Z tej zasady spać się kładę i to jest zasada ma. Wolę być, czym nawet wolę, jak jać stek myśliwskim w klubie, ale biorę od tej pory na czerwoną majczata. Wiem, że lepsza pieczęć, lepsza stosz, to dobra rogąska nie jest zła. Jest potrawa, już podała, wszystko jedno ta czy ta. Czy to klops z gęsiego piłka? Czy nie świeża trochę rybka? Jak się ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jak ktoś mi mówi, że jest chory, to są dla mnie śmieszne rzeczy. Ja byłem chory.
Ja byłem chory przez 2,5 lata. Ja przez 2,5 lata nie wyciągałem jednej nogi z tamtego świata. Jedyna rzecz, ja wyciągałem, to pieniądze z banku na lekarze. Zaczęło się od nic. Rano przy myciu mówię do mojej Marcie: Marcia, tu mnie kuje. Ona mówi: nie, ci nie jest. Może ci mycie skończy. I tu ja przestałem się myć na próbę. I tak mnie kuło przez 2 tygodnie. I nagle ja dostaję biegunkę. Ja przez 3 dni nic nie miałem w ustach, tylko biegunka, biegunka, biegunka. Ja przez całą noc siedziałem z książką, wyrywałem kartkę po kartce i nic. W końcu ja zawołałem doktora. Pamiętam, jak doktor Malieniak. On mnie macał. On mnie pukał. On mnie nawet analiznął. I pyta: tu pana boli? Ja mówię: nie, bo akurat mnie tu nie bolało. To on mówi: tak mnie zaszczepał, tak. A teraz pana boli? Ja mówię: nie, bo też mnie tak tu nie bolało. To on tak się zdenerwował, on tak się usunął na 3 metry. Jak się rozpędził, jak mnie kopnął. Ja myślałem, że cała szczęka by wyleciała. A on: teraz pana boli? Ja mówię: tak, teraz mnie boli. To jak on się cieszył. Jak on skakał, jak on klaskał, jak on krzyczał, wiedziałem, że tak będzie. No wypisał mi medycynę, wziął 500 złotych i poszedł. I tak jak mnie kuło, to teraz mnie zaczęło boleć na fest. Ja nie mogłem chodzić, ja nie mogłem stać, ja nie mogłem siedzieć. Doszło do tego, że ja wstawałem w nocy i bałem prysznic. No. W końcu Zazia zawiozła mnie do doktora Herzla. On też mnie przyjął bardzo elegancko, tyś mnie macał, tyś mnie pukał, tyś mnie analiznął. I mówi do Marci: pani mąż mnie się nie podoba. A Marcia mówi: panie doktorze, mnie też. Popatrzyła na niego jak Marlena Dietrich. A w dodatku, panie doktor, on nie śpi w nocy, pan rozumie. I znów patrzyła na niego jak Dietrich. To mówi tak: co do spać, jak się pan położy, to niech pan liczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 pan śpi. No to ja się położyłem, ja zacząłem liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja doszedłem do 150, to przypomniałem sobie, że Heniek jest mi winien 150 zł. I tak się zdenerwowałem, że nie mogłem spać rano. No haha, no. Wieczorem przyszedł doktor. Tak się uśmiechnął do Marcie jak Clark Gable. Ja mówię: panie doktorze, niech pan robi, ja nie mogę spać. A liczył pan? No liczyłem, co? No jak co? No doszedłem do 6 tysięcy, to było rano. Musiałem iść do interesu. On mówi tak: co do spać, to panu potrzebny spokój. Pan musi wszystkich usunąć z domu. Żony tyś. Tak patrzył na Marcie, jak ten Gable. Mówi tak: pan sobie wyobrazi owce. Ja mówię: jakie owce? Co to jest owce? Ja mieszkam na pięknej, przechodzę do interesu przez Jasną, przez aleję. Dobrze, dobrze, niech pan sobie wyobrazi psy. Ja mówię: jak to psy? No psy, milion psów. Jak milion? Jeszcze mnie zeżrą, poszczekaj. Dobrze, świnie pan zna? No nie jedno. No niech pan sobie wyobrazi świnie. Milion świń. Niech pan sobie wyobrazi
parkan i w tym parkanie dziurę. Ja sobie wyobrażę, jak te świnie przechodzą przez tę dziurę. No, o, przez tę dziurę. No i tak jedna świna przejdzie, druga przejdzie, przy trzeciej pan jest senny, a przy piątej pan śpi. No to ja się położyłem. Już miałem zasypiać, kiedy ja się przypomniałem o tych świniach. Tak się zdenerwowałem, usiadłem na łóżku i te świnie zaczęły iść. Jedna świnia przeszła, druga świnia przeszła, trzecia świnia przeszła. A ta czwarta nie chciała przejść, bo ona była za gruba. W końcu do Poznania przyszedł bardzo dobry profesor z Wiedeń, Allgemeine Quantizität. Przyjął mnie bardzo elegancko w towarzystwie asystenta, gdzieś mnie macał. Kazał mi się rozebrać do Adama i Ewy. Gdzieś mnie pukał. I mówi, o, typowy nieżyd. Ja mówię, panie doktor, tylko nie to. On mówi, nieżyd z powodu kiszki. A swoją drogą musiał ktoś pana mocno kopnąć. Dziękuję bardzo.